to jest oczywiście nasza sowiecka republika. Podejrzewam, że zacznie nam brakować niedługo pracowników, ale jeszcze na razie na ten moment chyba nie jest tak źle. Teraz jest taka sprawa. Mamy tutaj już nasz przyczółek z przemysłem żywieniowym, żywnościowym. Produkują tutaj wszystko od żywności przez mięso po wódę. Na razie oczywiście nic nie produkują, bo po pierwsze nie ma tu pracowników, a po drugie nie ma tu płodów rolnych. Możemy oczywiście płody rolne zawsze sobie kupować za ruble i wtedy to wszystko jakoś tam będzie hulało samo z siebie, ale tak czy siak nie ma tutaj pracowników, więc musimy coś zdziałać, żeby byli tu pracownicy. Powiedzmy, że ten kołchoz i te autobusy, tak jak jeżdżą, zostawimy sobie, żeby byli pracownicy tu przy żniwach. Natomiast do tego miejsca będziemy pracowników dowozić przez kolejkę. No i teraz pytanie jest, gdzie postawić stację kolejową tutaj w mieście? Otóż najlepiej byłoby ją postawić gdzieś tu chyba. Wtedy będzie zbierała sporą ilość pracowników z tych wszystkich bloków naokoło. No i tak to chyba zrobimy. Więc najpierw z infrastruktury kolejowej poproszę normalnie stację dużą, nie małą. I zrobimy to tak, żeby ewentualnie móc wyjść torem jeszcze potem za ten budynek. Więc to musi być gdzieś tutaj. Prąd z tego co widzę dochodzi, więc nie jest źle. Teraz droga, weźmiemy sobie oczywiście droga asfaltowa z oświetleniem. Skrzyżowanie niedozwolone, bo tutaj jest ścieżka. No to ścieżkę musimy usunąć. Wróć tu, ścieżki usuń. Usuniemy tą ścieżkę. Teraz powinno być skrzyżowanie już dozwolone. I tutaj. Dokładnie. Tą ścieżkę też by wypadało odbudować jakoś, więc może tu. OK. No i to jest na razie tyle, co bym chciał wybudować. I teraz oczywiście jeszcze tory. Tor z podkładami betonowymi, ale bez prądu. Nie zelektryfikowany. I robimy tak. Pokaż siatkę na początek. Zrób mi tak, tutaj gdzieś dotąd, potem polecimy sobie stąd tam, prosto, tu może się uda zrobić łuk, nie uda się, bo jest krzywy teren. No to, to by było za proste, więc musimy troszkę remontów porobić, budowanie tego tutaj w tej grze nie należy do najprzyjemniejszych rzeczy, tak szczerze mówiąc. No ale co zrobić? Dobra, zróbmy taki łuk. O, teraz się nagle uda, bez problemu. Dobra. Ten tor nam sobie pójdzie tędy. Teraz pytanie, jak ja mogę z tym torem przejechać? Tu jest trochę nierówno. Otóż tak. No i tak. I to by było całkiem spoko, gdyby się tak udało. Okay. I tu. I mamy w miarę prosty tor. Całkiem spoko. Niech to się wybuduje za rubelki. Teraz potrzebujemy oczywiście do tego jeszcze lokomotywownię. Lokomotywownia mogłaby stać na przykład tu? Nie, nie bardzo. Ale mogłaby stać przykładowo gdzieś tu. Gdzieś tu, tylko tak, zróbmy najpierw drogę. Powiedzmy, że ta droga by sobie szła tam dalej. Co? Przejazd kolejowy zbyt blisko skrzyżowania. Porwało cię? Jakiego skrzyżowania? Jeszcze raz. Fru. No, co mnie ty drażnisz tutaj? Nie denerwuj ludzi. Co się nie da, jak się da. Okej. Okay. I teraz jak weźmiemy sobie tory lokomotywownia, to postawimy sobie tą lokomotywownię tutaj, gdzieś. No niech będzie, że tu. Okej.
No i teraz torowisko, no nie? Więc musimy to poprowadzić tak. To się nie uda? Uda się. Tak pójdzie. I ewentualnie na drugą stronę. No, z tym to już nie będzie tak lekko, ale dałoby radę to zrobić tak, co ciekawe. Centralnie przez skrzyżowanie by przechodził rozjazd kolejowy. No może tak. Okej. Okay. No i dobra. Strzelamy, niech się buduje. Pyk, 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 pyk. No i dobra. Wyłączmy sobie tą siatkę, bo mnie wnerwia. I pokażcie mi zasięgi tego. Więc mamy tak. Wszystkie te trzy bloki z lewej strony, plus jeden, dwa, trzy bloki od góry, cztery nawet. I jeszcze mógłbym postawić bloki tutaj i też by miały zasięg. Także nie jest źle. Plus oczywiście rozbudowa po drugiej stronie stacji kolejowej też będzie następować na pewno. Nie jest źle, nie jest źle. Myślę, że pracowników tu będzie sporo. Już jest 26. Więc teraz spróbujmy sobie zrobić coś takiego, że weźmiemy sobie, kupimy jakiś pociąg pierwszy, pojazd lub maszynę i potrzebujemy spalinowóz, bo nie mamy prądu na tych torach i kupimy sobie taki na przykład 95, ten ma 80, ten ma 97, ten ma 100 na godzinę. TE7, ale jest drogi w cholerę. Więc za te 5 km na godzinę to ja już wolę kupić takiego T3M2. Moc silnika 925, ten ma dużo większą moc silnika też. No ale nie będziemy tu ciągnąć nie wiadomo ile, maksymalnie jeden wagon w tym momencie chyba. I teraz potrzebuję wagon pasażerski. No jest tylko jeden dostępny, więc nie musimy się zastanawiać specjalnie długo. I teraz pokaż mi tego oto dziada i ty będziesz jeździć sobie tak, stąd. I będziesz dojeżdżać tu. I w Luchaszyk stacja, zatankuj mi tylko robotników. A w Mieregni mała stacja, możesz mieć tylko wyładunek. A tutaj możesz mieć tylko załadunek. Ok. I poszło. No i jedzie typek. Spoko to wygląda nawet. Zasuwa. Nazbiera pasażerów, mam nadzieję. To znaczy robotników, chciałem powiedzieć. Ilu? Nie ma, co ciekawe. Luchaszyk stacja. Ładunek robotników. 100%. Mieregni wyładunek wszystkiego. I nie ma chętnych. A to czemu? Powiem ci tak. Jedź tu i zmiana kierunku jazdy. Coś jest nie tak. Tu jest 30 robotników czekających. Co się dzieje? Do Luchaszyk stacja masz jechać. Jest, obrócił się. Nie ma problemu z drogą, bo to by mi dało znać od razu. Więc wszystko jest raczej połączone ok. Mamy tutaj czekających robotników już 80. Muszę jeszcze zobaczyć jak... O, prądu nie ma. Muszę jeszcze zobaczyć jak wyglądają zasięgi. Nie, nikogo nie wziął. Być może dlatego, że tam nie ma zasięgu z kolei. Co jest grane, że nie ma prądu? Ja się pytam. Zaraz do tego dojdziemy. I
nie jest osiągalny z żadnego budynku mieszkalnego ani fabryki. No, no tak, bo nie zrobiłem mu połączeń przecież. Dlatego tak to wygląda. No to momencik, pauza. Infrastruktura, to był zdecydowanie błąd i robimy tak. Tutaj. 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 W ogóle musimy sobie to połączyć jakimiś ścieżkami dla pieszych, bo te budynki będą miały małe zasięgi strasznie. To tutaj. To sobie połączymy tu, to tu. To sobie połączymy z tym. To sobie połączymy z tym. Potem by wypadało zrobić jakąś ścieżkę, nie wiem, kurde jak. Ale może tak. To nie będzie optymalne raczej. Ale niestety przez połączenia fabryczne nie mogę robić ścieżek, bo to było za proste. Więc będzie problem, podejrzewam, z dostępem do tej fabryki. Ale zaraz to jeszcze podglądniemy. Wezmę stację i teraz wezmę... Pokaż... Aha, musi się przeliczyć. Budynki, do których można dojść pieszo. Otóż nie ma tego za wiele. Jest przystanek. Można dojść do tej fabryki i do tej fabryki, do tej niekoniecznie, ale tutaj to jest zagroda, ona nie potrzebuje pracowników, więc spoko. Natomiast do tej fabryki nikt nie dochodzi tędy. No i to jest problem i nie ma go jak za bardzo rozwiązać, bo wszędzie są te dróżki międzyfabryczne. Czy jest jeden myk, żeby to zrobić? Trzeba przestawić przystanek autobusowy. Do magazynu dochodzą, ale na przykład nie dochodzą już tutaj. To ciekawe. To jest dość blisko akurat. No to można naprawić na pewno. Gdybyśmy wzięli ścieżkę i zrobili na przykład... Takie coś, potem takie coś i takie coś. To jest dziwna sytuacja. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze może połączenie w takim razie tej ścieżki z tą. Teraz? Tak, teraz do tej fabryki już jest dojście. Tutaj jest terminal drogowy, który jest bez zasilania, no bo nie ma prądu, zaraz zobaczymy czemu. Ale on nie potrzebuje pracowników, więc jest ok. Potrzebni są pracownicy tutaj do zakładu spożywczego, to na pewno. Dobra, czyli tak, już wiem jak to zrobić. Robimy tak. Stąd ludzie będą chodzili do tej fabryki, do tej fabryki i do tej fabryki. Czyli z tej stacji gdzie obywatele powinni pracować? Otóż powinni pracować tutaj. Tutaj, tutaj. Tutaj, a 1/4 niech idzie na przystanek autobusowy. O, teraz ludzie poszli. No i zakupimy tutaj busika. Busik taki nieduży musi być. Niech to będzie nawet, niech to będzie ZIU, wszystko jedno. Tym ZIŁ-em będziemy jeździli z tego przystanku do tej oto fabryki. Chyba, że jeszcze jedna rzecz jest.
Chyba, że ten przystanek już miałby zasięg do tej fabryki. Ma zasięg. No to z tego przystanku możemy wysłać obywateli do tej fabryki. Możemy? Możemy. Tylko pytanie, czy oni sobie tam pójdą, czy sobie nie pójdą. Działa to w ten sposób na przykład tutaj, bo wiem, że ludzie, którzy przyjdą na ten przystanek, idą sobie potem na to pole. Więc ci z tego przystanku... O, jest, ruszyli. Ci z tego przystanku pójdą na tamtą fabrykę, więc jest ok. Nie potrzebuję już nic więcej robić. Mogę im jeszcze skrócić drogę trochę, żeby nie musieli tyle zasuwać po tym łuku. To mogę im zrobić ścieżkę jeszcze tak. I powiedzmy, że tak. Teraz im jeszcze zrobimy tu i tu. Będą mieli troszkę krócej. No to dobra, to mamy jeden autobus, który nam się kiedyś przyda może do czegoś. Nawet już wiem do czego. No i teraz kwestia jest taka, że żeby ta cała produkcja ruszyła, to potrzebujemy płodów rolnych w magazynie. Czy już coś zaczynają zbierać? Na razie w magazynie mamy zero wszystkiego. Ale jest, jedno małe pole już ma żniwa. Już wyjechał kombajn. Czy są jacyś robotnicy? No są. Ten Kolo teraz powinien tych robotników zebrać, ale zobaczymy, czy to zrobi. Mam nadzieję, że tak. Bo teraz już robotnicy będą potrzebni na tym polu do zbiorów, mam nadzieję. A, on pojechał po paliwo, bo już myślałem, że coś jest z nim nie tak. Prąd się znowu pojawił, więc paliwo też jest. Mamy... niestety robotnicy mi stąd spieprzają. Tutaj jeszcze wzrost upraw nie doszedł do końca, ale jest 6 robotników. Czy on ich weźmie teraz? Weźmie. Wziął 6 robotników i zrzuci ich na to pole, tak? Kombajn sobie już tam pojechał, to teraz ciężarówka powinna przyjechać tam za chwilkę. Jak on już coś tu nazbiera. 0,3 tony mamy. Nie za wiele będzie tego. Zobaczymy, czy ci ludzie mu jakoś pomogą w tych zbiorach, czy jak to będzie działało. Czy po prostu szybciej będzie to zbierał, czy o co chodzi? Chyba tak to działa. No a im szybciej zbierze, tym szybciej będą mogli przystąpić do zasiewu, a wtedy generalnie cały cykl trwa krócej, więc mamy więcej plonów. No, troszkę przyspieszyło. Dobra, jedzie już ciężarówka. Będą to ładowali bardzo ładnie. No i to wszystko będzie potem jeździło sobie tutaj do tego oto pięknego magazynu zboża. I my z tego magazynu zboża musimy to wwozić. O, coś stało. Jaki jest problem? Nie ma paliwa. Zapomniałem, że to spalinówka jest. Ujojoj. Potrzebujemy jeszcze coś takiego jak ładowanie paliwa do tego pociągu, ale nie wiem, czy ja go teraz będę musiał sprzedać, czy jak to działa. Nie wiem do końca. No ale powiedzmy, że postawimy tu coś takiego. To jest tak, infrastruktura, tory i potrzebujemy mieć stanowisko do tankowania. No to stanowisko do tankowania ustawimy sobie tutaj. Gdzieś w połowie drogi może, żeby nie stawiać dwóch. Dobra, to musimy najpierw trochę torów wysadzić w powietrze. I teraz stanowisko do tankowania. Dalej infrastruktura przeszkadza niestety. Stanowisko do tankowania. Pyk. Stoi. Tory. Pyk. I pyk. Trochę krzywo, no nie? No ale trudno, dobra.
Może być, nie jest tragicznie. Drogę się podepnie tędy. Chociaż w sumie nie wiem, czy jest konieczna. Ale niech się podepnie. No i dobra, niech się to wybuduje za ruble. A, to pewnie potrzebuje prądu jeszcze, tak? No, oczywiście, że tak. Aj, ja cię sadzę. Dobra. No to infrastruktura, linie średniego napięcia, podstacja elektryczna. Tutaj niech sobie stoi. Okej. No i kablaron. Kablaron możemy pociągnąć na przykład stąd. Ciągnijmy go tędy, że... Na razie go tak zrobimy na przypał. Potem jak nam będzie w czymś zawadzał, to się go przerobi. I co? I nie ma prądu, bo w elektrowni nie ma czegoś. Czego nie ma w elektrowni? Pracowników oczywiście nie ma. To gdzie się skurczybyki podziewają, ja się pytam. 15 robotników ten wiezie. Oni wożą robotników głównie z tego dworca. To jest 20 robotników, nie jest tak najgorzej. A tutaj? 50. No to mamy problem, bo mamy za mało robotników. A ilu tu ludzi mieszka w tym domu? No mogłoby więcej mieszkać, tak szczerze mówiąc. Zaproś trochę imigrantów. Tutaj. Tutaj. Tutaj też możesz zaprosić trochę imigrantów. Tutaj też. A, tu już jest w zasadzie max. No i okej, może teraz będzie tutaj więcej robotników trochę. Potrzebujemy jednak stałej dostawy robotników do prądowni. A widzę, że jest z tym problem. Molna. A teraz robotnicy przyszli. Drugi jedzie też na ten przystanek, więc jakoś teraz będzie trochę tych pracowników, mam nadzieję, w elektrowni. Jest 6, więc wydajność nie jest maksymalna, ale jest wystarczająca. I teraz podejrzewam, prąd już tu mamy, tak? Tak. Tankowanie jest możliwe, gość się właśnie chyba tankuje. No, zatankował co trzeba i będzie jeździć. Dobrze. Jak sytuacja w magazynie zboża? Nic się tutaj nie zmieniło na razie, ale jedna ciężarówka już jedzie. Pole jest zebrane, zbiera się następne. Więc za wiele tego nie mamy raczej. 9 ton płodów rolnych przewozi i już więcej na polu nie ma. Więc ewidentnie będziemy potrzebować następny kołchoz. A w międzyczasie musimy niestety uruchomić tutaj zakup za ruble płodów rolnych. Dokładnie. Zróbmy tak. No i teraz jak mamy te płody rolne w magazynie, to one powinny sobie spokojnie jeździć tutaj i tutaj. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak tylko pracownicy się tu pojawią. Pociąg musi dojechać. Nadciąga. Ilu ma pracowników? 89. Okej. Na chwilę starczy chyba. Tutaj teraz będą żniwa i siewy, więc pracownicy na polach też będą potrzebni. Więc oni sobie będą dowozić tym busikiem to wszystko. No, tu jest 4 pracowników, tutaj jest 1 już tylko, a tutaj jest 2. No ale coś tam zawsze dojeżdża. Następnych 7 już czeka na przystanku. Będzie dobrze. Jedzie pociąg. Dowiezie nam pracowników na stację ładnie. No i dobra.
Teraz ta fabryka powinna zacząć produkować żywiec. Dokładnie. Wszystko działa. Płody rolne ściągają z magazynu. Magazyn je dokupuje na bieżąco, także ma cały czas 20 ton. I do tego teraz jeszcze powinna ruszyć ta fabryka. Jak tylko pracownicy się tu pojawią. I teraz... dobra. I teraz ten żywiec cały leci sobie do zagrody. No i w zagrodzie jest go trochę, ale z kolei z zagrody przejeżdża od razu tu, gdzie się robi mięso. A mięso z kolei od razu jedzie do magazynu, czyli tu. No i tutaj ten produkt docelowy nam się gromadzi. Jest rzeczywiście 0,7 już tony mięsa. Tylko teraz będziemy za import płodów rolnych niestety bulili całkiem spore pieniądze. Więc trzeba zrobić jakiś eksporcik ewidentnie. Ale jeszcze zanim to zrobimy, to musimy zadbać o to, żeby dojeżdżało nam tutaj te płody rolne w miarę. Mamy 7,9 tony płodów rolnych w tym momencie w silosie. Jedzie ciężarówka z następnymi, jedzie następna ciężarówka jeszcze. Więc te płody rolne się tu będą zbierały, ale będą się zbierały dość wolno. My potrzebujemy natomiast jeszcze jedną taką ciężarówkę, którą sobie zakupimy tutaj. To była kryta Skoda chyba. 10 ton płodów rolnych, tak. I tym ustrojstwem będziemy jeździli między naszym silosem, czyli stąd, do terminalu tutaj. I w magazynie będziesz zabierał oczywiście zboże, znaczy płody rolne. I czekaj, aż załaduję. A tutaj będzie wyładunek oczywiście. No i czekaj, aż wyładuję również. Dobra, możesz jechać. Pyk. Dobra, płody rolne, 25 ton mamy płodów rolnych, nie jest źle, coś się tam zbiera, ale strasznie wolno. Jak to w ogóle wygląda? Tu jeszcze mamy wzrost, tu mamy już zbiory, no ewidentnie, nie wiem, przydałoby się może jeszcze jakieś pole jedno, więc spróbujmy wybudować pole na razie samo. Przemysł spożywczy... jaki? Żywność i uprawy, o. Duże pole, gdybyśmy tu pierdyknęli duże, nie zmieści się, a średnie? Średnie by się zmieściło, tylko trzeba by było troszkę wyrównać teren. Bez automatycznej budowy. Wyrównaj. Średnie pole. Gdzie jeszcze jest problem? Tutaj w lewym dolnym rogu jest jeszcze problem. Dobry. To równamy. Teraz potrzebny płaski teren. To masz płaski, co? Wszędzie na zielono. A, tu jest w prawym dolnym rogu jeszcze, dobra. Wyrównaj. Lewym znaczy. Tutaj gdzieś jeszcze było nierówno. Teraz? No, teraz będzie. Okej, to macie tu średnie pole. Nie wypadałoby go jeszcze podpiąć dróżką. Więc zróbmy drogę gruntową. Albo nie, zróbmy od razu żwirowe. Żwirowa droga jest 60 na godzinę prędkość, więc jest prawie dwa razy większa niż gruntowa. Więc jednak może by wartało wybudować żwiróweczki tutaj. Wszędzie. Z
Zawsze to będzie jednak szybciej się przemieszczało wszystko. Okej. Wybuduj za ruble. A, nie zaznaczyłem sobie automatycznej budowy i teraz muszę to wszystko jeszcze raz potwierdzić. Ruble, 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 ruble. 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 I powiem więcej, jeszcze trochę rubli. Okej, a te takie dróżki tutaj już rozjazdy, to już mogą być spokojnie sobie gruntowe. No i teraz ciągnik ich tu troszkę trzyma. Jak tam? Mamy 24 tony płodów rolnych. Jedzie ciężarówka już nasza, piękna. 10 tonów wiezie, 10 ton. No ale obawiam się, że to wszystko jest mało w stosunku do tego. To się nie będzie tu zbierało. Raczej wszystko będziemy kupować dalej z tego importu. Dobra, on to tutaj wyładuje i to powinno przejść sobie bezpośrednio do magazynu połączeniem. No i te płody rolne, jak widzicie, w takim mniej więcej tempie się kończą. Więc zanim tu dojedzie druga ciężarówka z następnymi 10 tonami, to już będziemy na zakupie znowu. Takie życie. No musimy drugi kołchoz wybudować i tym się zajmiemy, myślę, w następnym odcinku. Będzie drugi kołchoz i będzie potrzebna rozbudowa tej wioski raczej. Tak mi się wydaje. I tutaj też by wypadało jakiś bloków podostawiać jeszcze, więc tym też się zajmiemy. No i oczywiście spróbujemy już wozić te wszystkie nasze żywności do miasta. W zasadzie możemy to już zrobić teraz. Potrzebne nam są ciężarówki. Chłodnia nam jest potrzebna. Traktor, dźwig, spychacz, chłodnia. Chłodnia jest tylko jedna, więc nie musimy się zastanawiać specjalnie. I kryta, z tego co kojarzę. Zamknięta skrzynia. I teraz tak, ten ma na przykład 3,5 tony żywności i 3,5 tony alkoholu. Myślę, że tak, że może być. Dwie takie jeszcze. No i teraz tak, tym panem będziesz jeździł tak, po odbiór mięsa, czyli tutaj do tego magazynu mięsa, w tym miejscu jest, dobrze myślę? Tak, to jest magazyn mięsa. Magazyn mięsa i tutaj wbrew pozorom załadujesz mięso, a wyładujesz go... wyładujesz go... A może ty jedź bezpośrednio do sklepu? Czyli do domu handlowego i czekaj, aż wyładuje. A tutaj oczywiście czekaj, aż załaduje. Bardzo ładnie. Poszedł. Pierwszy przystanek jest niedostępny. Jak to, kuźwa, jest niedostępny? Jedziesz tędy, tu, tą drogą. A, tu jest niedobudowana droga. Dobra, okej, masz rację, jest niedostępny. Mój błąd. A teraz... Teraz już tak. Dobra, i te kryte będą jeździły tak. Z tego wróć. Z tego magazynu... Aha, nie z magazynu. Nie. Stąd, z terminala drogowego, na ten terminal drogowy. I możesz to spokojnie skopiować, bo tamten też będzie jeździł z terminala na terminal. Cyk. Z tym, że ty w tym terminalu będziesz ładował żywność. Czekaj na załadunek. A
A w tym będziesz mieć wyładunek oczywiście, rzeczywiście. Oczywiście tak. Zapisał, poszedł. A ty tą drugą ciężaróweczką będziesz w tym miejscu ładował alkohol. Aha, nie, i on z alkoholem musi jechać do baru, a nie na terminal drogowy. Więc to mu trzeba zmienić. Załadunek, alkohol tylko. Czekaj, aż załaduje, a wyładunek będziesz miał w barze. Tylko nigdy nie wiem, który to jest bar, więc muszę sobie to sprawdzić jeszcze. Bar jest gdzieś koło przedszkola, nie? Tak, tu jest bar, koło szkoły. Dobra, no to tu do baru. I wyładunek na maksa. Bez załadunku, dziękujemy. No i poszło. No i pojechali, bardzo ładnie. Teraz, czy tu mamy jakichś pasażerów i uczniów? Mamy, więc możemy spokojnie puścić sobie jeszcze ten autobus, żeby jeździł mi z dworca na ten dworzec autobusowy. To oczywiście usuwamy. I na stacji ładujesz wszystko bez robotników. Wyładunek też bez robotników i na Luchaszyk dworzec to samo. Tak, tak. No i możesz jeździć. Będzie nam woził pasażerów. O, przepraszam, nie to. To. Możesz jeździć, będzie woził pasażerów, bo tutaj z tego przystanku jest dostęp do szkoły, do sklepu i tak dalej, więc wszyscy, którzy nie mają tego dostępu, a ładują się tutaj na stację, to będą sobie mogli z tego korzystać. No i wspaniale. Ilu tu na stacji? 50 pracowników, więc jak na razie jest ok. I tak jest jeszcze za mało, ale wszystkie fabryki, mam nadzieję, pracują. Z 10 na 50, tutaj jest 10 na 50 i tu 14 na 170. Więc no jest w miarę, a tu jeszcze 9 na 100. No jest bardzo mała wydajność, ale i tak jest za duża jak na to, co przywozimy tutaj płodów rolnych. Więc generalnie rzecz biorąc nie jest tragicznie. Co jedzie? Jedzie gościu z płodami rolnymi. No przy takiej wydajności, jak mają teraz te fabryki, to prawie że się wyrobił z tymi 10 tonami, żeby je zawieźć w czasie. Tu jeszcze mamy 51 ton płodów rolnych. Można by jeszcze drugą taką ciężarówkę puścić, ale to już na pewno wtedy się nie wyrobimy, jeśli chodzi o produkcję płodów rolnych. Tu mamy siew, siew i siew. 3 siewy, 2 zbiory. Także ilość maszyn nam jest, którą mamy, jest wystarczająca, bo mamy po 4 na siew i zbiór. 4 traktory, 4 kombajny i 4 ciężarówki, więc nie jest tragicznie, aczkolwiek no, tych płodów rolnych jest tu dość mało. Żeby to działało dobrze, to musimy zdecydowanie więcej tego przywozić. No i jeszcze jedna rzecz, jaka mi jest potrzebna, to nie kino, tylko sklep. I tutaj, jeśli chodzi o zakup za ruble, to nie chcemy już kupować żywności i nie chcemy już kupować mięsa. A w barze nie chcemy kupować alkoholu. Okej. No i mam nadzieję, że to będzie działało. Powinno. Jedzie ciężaróweczka z żywnością. Jak żywność w sklepie? 0,4 tony mamy. Nie wiem, czy nie trzeba będzie puścić drugiej ciężarówki na tą samą linię. No już nadciąga, już nadciąga, już będzie. Za chwilę ciężarówka. Zajedziemy teraz na terminal drogowy. No i będzie się tu rozładowywać. To było 3,5 tony żarcia, tak? No teraz pytanie, czy zdąży obrócić, zanim to żarcie zniknie całkowicie z półek. Podejrzewam, że nie.
Dlatego trzeba będzie zatrudnić drugą ciężarówkę. No ale zawsze nam... O, teraz akurat nie był moment, w którym nic nie importowaliśmy. Zawsze to już taniej nam jest importować płody rolne niż żarcie. Więc generalnie i tak na tym zaoszczędzimy, ale będziemy musieli pomyśleć o jakimś eksporcie czegoś. No i to sobie zrobimy, myślę, w następnym odcinku. Plus jeszcze będziemy musieli usprawnić transport ludzi i wszystkiego tutaj. Ale na ten moment... zakończymy na dzisiaj. No i widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze sobie zrobimy ładną miniaturkę na koniec z naszymi ciężarówkami, które dowożą jedzenie do miasta. Pięknie. Dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.